Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku architektury krajobrazu. Projektowanie krajobrazu to przede wszystkim moja pasja, nie tylko droga zawodowa, którą obrałam. Wyróżnienie, które otrzymałam za projekt parku na terenie Wyspy Grodzkiej w Szczecinie, ma dla mnie ogromne znaczenie. Dzięki tej nagrodzie poczułam się autentycznie doceniona. Nie ma większej satysfakcji od tej, gdy ktoś docenia Twoją pracę i zaangażowanie. Zyskałam również coś bezcennego, pewność siebie i motywację, by iść dalej zamierzoną drogą, a zamierzam zmieniać na lepsze przestrzeń, w której żyjemy. Mój projekt przedstawia możliwości wykreowania dodatkowej zieleni publicznej w Szczecinie. Tereny zielone są miejscami wypoczynku, rekreacji, mogą też spełniać funkcje terapeutyczne, ułatwiają nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem i pozytywnie wpływają na wizerunek miasta. Jeżeli studiujesz i borykasz się z problemami, nie trać wiary. Pracuj i idź do przodu, a za jakiś czas przekonasz się, że było warto. Ja sprawdziłam to na sobie. Szczecin. Floating Garden.